pojechaliśmy nad jezioro. Spędziliśmy tu godzinę czasu. Ja w wodzie, Ania na plaży. Znalazłem tylko śmieci. Nic wartościowego. Folię aluminiową i kapsle. Nawet nie było ich za dużo. I zrywki. I jedziemy na drugą miejscówkę, bo tu nie ma czego szukać. Tylko śmieci. Tutaj za to nic nie wychodzi, jakby te jeziora były wczoraj zrobione. Ja idę od tamtej zjeżdżalni, czyli już ze 200 metrów. I oprócz dwóch folii z jednej zrywki nic nie znalazłem. Tutaj są te bojki, niby oznaczające, dokąd można pływać. No i przechodzę sobie raz z tej, raz z tamtej strony. Ale to nic nie zmienia, to jest czysto. Co to będzie za film? Chyba jedna wielka katastrofa go nazwa. O ile w ogóle go zrobię. Ania też chyba nic nie ma. Już idę jeszcze na drugą stronę, tam jest jakieś boisko i jeszcze kawałek plaży tylko nieogrodzonej. Znaczy bez bojek. Tam coś wyjdzie. Może tam się też ktoś kąpie. To wygląda jakby to naprawdę. Wczoraj powstała ta plaża. Albo tu z 10 detektorystów naraz przyszło. Wszystko wyzbierali, albo wygrabili. Ekstremalnie czysto jest. Zero metalu. No cóż, jak będę miał jakiś sygnał. Się włączę, może sobie wykrakałem, coś mi tam sygnał dawało. Ha, kapsel. To jest jedyny taki sygnał mocniejszy, który tutaj miałem przez godzinę czasu, więc jest katastrofa. Niemożliwe. Znalazłem coś, co kupił człowiek za pieniądze. I to nie jest kapsel. To jest... urządzenie to chyba nie jest. Ale to jest taki patyczek do wyciągania haczyków rybą. Metalowy. No pierwsze coś, co w ogóle jest warte chociaż 5 centów. Od razu, albo w ogóle tu nie przyjeżdżać.
Ręcznik se można. Ręcznik znalazłem. Oprócz śmieci to mam tylko ten. Ten dingsik do wyciągania haczyków. Tak niepotrzebny, bo lepiej używać plastikowego, żeby nie kaleczyć ryb. Ania się jeszcze łudzi, ale chyba nic nie będzie z tego. Boiska tu przeszukaliśmy. Ja byłem z tamtej strony za tą budką. No nie ma tu nic.